Keto Wtorek, odcinek 17. Cześć, z tej strony ja, Anna Sarwa, trenerka zdrowia. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czym jest Cyclic Ketogenic Diet, czyli cykliczna dieta ketogeniczna, jakie są jej odmiany, dlaczego w ogóle niektóre osoby mogą jej wypróbować i dlaczego niektórzy ją stosują oraz jak ona w rzeczywistości wygląda, czyli co jeść, czego nie jeść, kiedy i jak z powrotem wrócić do ketozy. A na koniec powiem Wam o moich własnych doświadczeniach z tym tematem. Także jedziemy! Cykliczna dieta ketogeniczna polega na tym, że jesteśmy w stanie ketozy, ale co jakiś czas ładujemy węglowodany, czyli tak naprawdę zwiększamy po prostu ich ilość, którą zjadamy w ciągu dnia. Jest to temat coraz bardziej popularny, szczególnie wśród osób bardzo aktywnych sportowo, przede wszystkim wśród osób, które uprawiają treningi typu crossfit, treningi interwałowe, treningi mocno siłowe o zmiennej intensywności. Natomiast tą cykliczną dietę ketogeniczną stosują również osoby, które nie mają aż tak dużo wspólnego ze sportem. I powiem Wam zaraz, dlaczego warto tym tematem się zainteresować. Już we wcześniejszych filmach mówiłam o tym, że jest trochę potencjalnych negatywów związanych z dietą ketogeniczną. Jest trochę badań, które nie do końca może potwierdzają, ale pokazują, że zmienia nam się mikrobiota, czyli jakby bakterie w naszych jelitach, jeżeli jesteśmy na długo na dietach bardzo nisko węglowodanowych, takie very low carb ketogenic diets, to są charakteryzowane poniżej 50 gram węglowodanów na dzień, no więc ketoza zazwyczaj, i że rzeczywiście ta mikrobiota się zmienia. Poza tym poziom insuliny jest bardzo niski na diecie ketogenicznej, a insulina jest między innymi potrzebna do produkcji, konwersji hormonów tarczycy z T4 do aktywnego T3. Więc to T3 również na ketozie czasami się obniża. I teraz tak, czy to rzeczywiście jest złe, czy nie, tutaj są dyskusje. Natomiast osoby z niedoczynnością tarczycy, i o tym też był film, mogą się zastanawiać, czy rzeczywiście będzie to dla mnie bezpieczne. No i aspekt sportowy, czyli to, że jednak tego glikogenu w naszych mięśniach, w naszej wątrobie podczas ketozy nie ma, a glikogen jest takim dobrym paliwem i również pomaga jakby we wzroście masy mięśniowej. Więc z tych powodów zaczęto się interesować cykliczną dietą ketogeniczną. No dobra, jest jeszcze może jeden powód. Taki, że niektóre osoby czują, że jak są w ketozie, to bardzo dużo rzeczy im nie wolno jeść. I jeżeli robimy ten cykl, no to sobie dajemy przyzwolenie na to, że jest moment, kiedy możemy jeść. Więc myślę, że taka kwestia psychologiczna, kwestia społeczna, a również tego, że czasem jest impreza albo weekend, też myślę, że w dużej mierze może sprawić, że zainteresujecie się właśnie tym rodzajem żywienia ketogenicznego. Dla kogo takie żywienie może być dobre? No to tak jak mówiłam, sportowcy, osoby, które mają jakieś problemy hormonalne, typu na przykład ta oś pod wzgórze przysadka nadnerczach, HPA axis, czyli problemy ogólnie z gospodarką taką nerwową bardziej bym powiedziała. Dodatkowo właśnie kwestie naszej tarczycy. To są jakby osoby, które mogą się tematem cyklicznej diety ketogenicznej zainteresować, albo właśnie ci, którzy po prostu chcą mieć czasem większy luz na ketozie. Tylko tutaj pamiętajcie, że najpierw trzeba mieć tą elastyczność metaboliczną, która jest bardzo ważna, czyli być zaadaptowanym do stanu ketozy, bo już na niektórych forach kulturystycznych właśnie zaczyna się mówić o CKD i no to po prostu najpierw jesz przez 5 dni ketogenicznie, a potem tam ładujesz. No nie, żeby to w ogóle miało jakby sens, miało ręce i nogi, to najpierw musimy być w stanie ketozy. Więc w ogóle CKD nie polecam Ci, jeżeli dopiero jesteś na początku swojej drogi z dietą ketogeniczną. Myślę, że takie, to też jest kwestia indywidualna, ale 3-4 miesiące
takiej stricte ketozy, najpierw ketoadaptacji, potem diety ketogenicznej i później możemy zacząć eksperymentować z tym poziomem węglowodanów. Jak to się robi? Standardowo mówi się, że przez 5-6 dni w tygodniu jesteśmy na diecie ketogenicznej, natomiast 1-2 dni to jest tak zwane właśnie ładowanie węglowodanów i u większości osób, o dziwo, odbywa się to w weekend. I jeżeli jemy poniżej tych 50 gram węglowodanów przez większość czasu, to niektórzy zalecają na przykład nawet powyżej 100-150 gram węglowodanów podczas ładowania. Inna znowu teoria, bo jak wiecie, teorii zawsze różnych jest dużo i różnią się one od siebie. Inna teoria mówi, że tak jak mamy proporcję 80% tłuszcze przy adaptacji 15, mniej więcej białko 5 węglowodany, to dokładnie te proporcje białka, tłuszczu i węglowodanów odwracamy przy ładowaniu, czyli aż 80% to są węglowodany, a około 5-10 to są tłuszcze. No moim zdaniem to jest taka mocno, mocno odwrócona proporcja i to chyba tylko może być ona dobra dla osób, które naprawdę mają bardzo intensywne treningi siłowe. Natomiast jest też inny rodzaj diety cyklicznej, diety ketogenicznej, o którym nie jest aż tak głośno, natomiast stosuje go na przykład osoba, którą ja bardzo szanuję, od której wiele się uczę, która nie jest ekspertem od ketozy, bo zajmuje się bardziej dietami stylu paleo, dr Chris Kresser. On kiedyś w jednym z wywiadów powiedział, że właśnie sam jakby czerpie korzyści z ketozy, ale nie przez cały rok, tylko ma po prostu miesiące, tak 3-4 razy w roku, kiedy w tą ketozę wchodzi. I ja to, jeżeli oglądaliście mój poprzedni filmik, właśnie zastosowałam chcąc, nie chcąc, teraz w wakacje. Natomiast już próbowałam tego w bardziej zrównoważony sposób, nie tak długi, wcześniej. I szczerze mówiąc, u mnie póki co to się średnio sprawdza, tak na dłuższą metę. Okej, jak czasem jest, na przykład wychodziłam celowo z diety ketogenicznej, nie wiem, na tydzień, to jeszcze było w miarę, chociaż nie czułam się jakoś rewelacyjnie. Ale jeżeli zdarzają mi się takie dłuższe momenty, no to jest mi trudniej. I myślę, że tym bardziej jest mi też trudniej, to Wam się przyznam, bo ja jestem osobą, która ma takie carb cravings, tak po prostu chce mi się węglowodanów, jeżeli nie jestem w ketozie. Jeżeli jestem w ketozie, to ten problem u mnie nie istnieje. Natomiast jeżeli nie jestem w ketozie, to ja po prostu mam ochotę na węgle. I myślę, że dlatego jest mi po prostu też tak, z takiego psychologicznego punktu widzenia, ciężko tak ze sobą, nie wiem, tak się powstrzymywać, walczyć i tak dalej, a na ketozie po prostu ten problem nie istnieje, więc nieraz jest tak, że wychodzę z ketozy, a gdzieś tutaj pójdziemy na pizzę, a gdzieś tam się po prostu podgryzę coś tam, coś słodkiego, bo gdzieś byliśmy ze znajomymi i chyba dlatego to mi się nie sprawdza. Więc ja też mam pracę nad sobą do wykonania, to na pewno. Ale wracamy do CKD. Dobrze, czyli jak wygląda ta cykliczna dieta ketogeniczna w tym takim standardowym, tygodniowym odstępie czasu, albo czasem dwutygodniowym, bo możemy na przykład zrobić tak, że przez 5-6 dni jemy keto, a przez 1-2 w weekend nie jemy keto, tylko ładujemy te węglowodany, albo można na przykład wydłużyć to na 2 tygodnie, czyli przez na przykład 12 dni jemy jedzenie ketogeniczne, a przez 2 ładujemy węglowodany albo dłużej. To jest znowu kwestia indywidualna. Nie jestem w stanie podać Ci po prostu takiej dokładnie, są tacy, co piszą w internecie, że wtedy tyle. Według mnie jest to bardzo indywidualne, bo ja testowałam różne modele żywienia i na przykład niektóre u mnie się w ogóle nie sprawdzają. Więc musisz po prostu to sprawdzić. To, co jest fantastyczne w ketozie, to też możesz oprócz swojego samopoczucia obserwować też poziom ciał ketonowych we krwi, które też swoje Ci powiedzą. I również poziom glukozy. Natomiast jeżeli robimy to ładowanie węglowodanów, to niektórzy rzucają się po prostu na wszystko i wpieprzają tam chipsy, jakieś ciastka i piją kole i w ogóle masakra. Więc ja tego osobiście nie polecam. Uważam, że jednak ważne jest, jakiej jakości mamy te węglowodany. One powinny być jak najmniej przetworzone i super, jakby też to nie był bardzo wysoki indeks glikemiczny, czy ładunek nawet już glikemiczny, skupmy się na ładunku glikemicznym, czyli nie wpieprzamy białej buły, za przeproszeniem,
Tylko zdecydowanie lepiej sprawdzą się, na przykład wiele osób lubi wtedy jeść bataty, czy nawet nasze polskie ziemniaki, ryż, komosę ryżową. Jeżeli tolerujecie gluten, to mogą wejść jakieś na przykład płatki owsiane, ale żeby to było, te zboża też były bardziej pełnowartościowe, dzięki temu też będą miały więcej składników odżywczych, tak? Bo pełne ziarno będzie miało ich więcej niż taki po prostu, nie wiem, biały makaron spaghetti. A też tą cykliczną dietę ketogeniczną niektórzy stosują właśnie ze względu na to, że tam dostarczamy tych wartości odżywczych, bardziej zróżnicowanych. Chociaż ja uważam, że dobrze prowadzona ketoza również dostarcza wszystkiego, co nasz organizm potrzebuje, więc akurat ten argument do mnie średnio przemawia. Natomiast tak, dbajmy o jakość tych węglowodanów. I wtedy rzeczywiście niektórzy powyżej 100 gram po prostu tych węglowodanów jedzą. I pytanie, co potem? Potem powinniśmy z powrotem wejść w ketozę. Najlepiej jest zrobić to jak najszybciej, żeby po prostu ten stan ketozy, z którego czerpiemy korzyści, no bo przypuszczam, że dlatego jesteś na diecie ketogenicznej, że czerpiesz korzyści z tego, że w Twoim organizmie krążą ciała ketonowe i są jakby głównym źródłem energii, to wchodzimy w ketozę albo poprzez post, czyli tak zwany intermittent fasting, i albo po prostu jemy na przykład rano posiłek mocno ketogeniczny, czyli taki jak na ketoadaptacji z takim makro, że nawet tam te węglowodany są w okolicach 2%, a później po prostu jemy na przykład przez 4 pierwsze godziny, a potem nie jemy, bo dużo osób jednak dba o to, żeby jeść to śniadanie. Natomiast jeżeli uważasz, że tam brak śniadania po prostu nie zaburzy totalnie Twojego cyklu hormonalnego i też nie masz dużych problemów hormonalnych, to można też zastosować sobie taki post, czyli jak w niedzielę, powiedzmy po południu, czy tam wieczorem zjadłeś ostatni posiłek, to przez noc mamy post nocny i później w ciągu dnia robimy post i na przykład jemy tylko kolację, czy jakiś tam późny obiad, który rzeczywiście jest mocno ketogeniczny, czyli tak jak na ketoadaptacji po prostu takie makro trzymamy. Dobrze jest też zrobić następnego dnia jakiś trening siłowy, który te zapasy glikogenu, które mamy w mięśniach i w wątrobie, które uzupełniliśmy, po prostu nam pozwoli z nich zejść i tym samym wejść w stan ketozy. Więc przez te pozostałych kilka dni po prostu musimy bardziej diety ketogenicznej pilnować. I to właśnie jest kwestia, nad którą moim zdaniem warto się zastanowić, ponieważ z jednej strony CKD pozwala nam jeść więcej węglowodanów sporadycznie, na przykład w weekend, ale z drugiej strony musisz się bardziej pilnować w pozostałe dni, żeby w ten stan ketozy w ogóle zdążyć wejść i w nim być, jeżeli Ci zależy na ketozie. Więc dla mnie osobiście, no ja ciągle jakby testuję tą dietę ketogeniczną, cykliczną, tak? CKD w różny sposób, czasem właśnie dłuższe interwały. Natomiast właśnie to, że musisz tak naprawdę jeszcze mocniej pilnować makro przez pozostałe dni, do mnie osobiście niekoniecznie przemawia. Natomiast wracam jeszcze do kwestii sportowców i osób, którym bardzo zależy na sylwetce, na proporcjach i tak dalej. Ja póki co jeszcze nie jestem na tym etapie, albo już nie jestem, bo wcześniej chyba bardziej byłam, no to jeżeli tutaj mamy cele sylwetkowe, to rzeczywiście no wtedy i tak dbamy o to, co jemy bardziej, więc może warto, ponieważ jeżeli nie mamy zapasów glikogenu w mięśniach ani w wątrobie, tak jak przy standardowej diecie ketogenicznej, no to nie mamy też aż tak dużej siły i aż tak dużego przyrostu masy mięśniowej, przynajmniej tak pokazuje większość jakby badań. Natomiast jeżeli ładujemy te węglowodany, to podnosi nam się insulina, która jest hormonem anabolicznym, czyli jakby zwiększa się nasza masa mięśniowa, jest szybszy przyrost masy mięśniowej. Dodatkowo hormon wzrostu i IGF-1 również zaczyna nam się mocniej produkować i to wszystko sprawia, że ten efekt anaboliczny i budowa masy mięśniowej jest lepsza, a dodatkowo rośnie nasza siła. Ale to właśnie głównie przy takich sportach siłowych, przy sportach typu crossfit też, gdzie ten trening jest anaboliczny, interwałowy, a nie taki aerobowy. Także jak widzisz, możliwości jest wiele.
temat jest wciąż jakoś super niezbadany, natomiast ja polecam to sprawdzać na sobie, bo tak pod kątem chociażby hormonalnym, pod kątem kobiet, jeżeli mamy w pewnym momencie na diecie ketogenicznej, mieliśmy poprawę samopoczucia, ale po kilku miesiącach czujesz osłabienie, masz problemy ze snem, masz tak zwane suche oczy, co też czasami się zdarza, czy nagle zaczynasz tyć, to może to jest znak, że warto zwiększyć ilość węglowodanów raz na jakiś czas i obserwować, jak się czujesz. Bo czasami rzeczywiście te węglowodany są po prostu niektórym osobom bardziej potrzebne niż innym. I jeżeli w tym czasie tego ładowania węglowodanów przybierzesz na wadze, to wiedz, że to jest tak naprawdę woda, która razem z glikogenem nam się po prostu zwiększa. I takie uczucie, nie wiem, jakiegoś chwilowego opuchnięcia nabrzmienia prawdopodobnie zaraz ustąpi, jak znowu wejdziesz w stan ketozy. Także o to też się nie martw. Natomiast jeżeli miałoby to sprawiać, że bardzo źle się czujesz, ale nie, no chcesz po prostu to CKD, no bo to jest dobre, to na pewno będzie dla Ciebie dobre, to też nie rób tego na siłę. Niczego nie rób na siłę. Słuchajmy siebie, słuchajmy swojego organizmu. I to tyle w temacie Cyclic Ketogenic Diet. Jeżeli sami macie jakieś przemyślenia albo doświadczenia związane właśnie z takim rodzajem żywienia, to dajcie mi znać. Pozdrawiam Ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!